Kazanie, które dzisiaj przygotowałem, zatytułowałem Zwycięzca. Kim zatem jest ów zwycięzca? Zwycięzcą można określić kogoś, kto pomimo trudów, przeciwności w swoim życiu osiąga wyznaczony przez siebie cel. Kto może być takim zwycięzcą? Zwycięzcami są często nazywani wielokrotni medaliści różnych dyscyplin, wybitni sportowcy. Zwycięzcami są nazywani również wielcy wodzowie, wielcy królowie, którzy wygrywali wojny, którzy wygrywali przełomowe bitwy. Niektórzy ludzie zwycięzcą określają człowieka, który wygrał walkę z nowotworem. Dla jednego ucznia będzie zwycięzcem, gdy ukończy klasę z czerwonym paskiem, ze świadectwem, ale dla innego będzie zwycięstwem to, że w ogóle tą klasę ukończył. Dla maratończyka zwycięstwem będzie to, że ten maraton wygrał, ale dla innego będzie zwycięstwem to, że ten maraton w ogóle ukończył. Nie dla każdego słowo zwycięzca, zwyciężać, oznacza to samo. Co dla nas chrześcijan, adwentystów dnia siódmego, oznacza słowo zwycięzca, zwyciężać? Jaki my sobie określamy, zakładamy w życiu cel? I czy my do tego celu konsekwentnie zmierzamy? Bo żeby coś w życiu osiągnąć, jakiś cel, to my musimy wiedzieć, czego my chcemy i skupić się na nim. Ambitnego celu nie osiąga się przypadkowo tak zupełnie przy okazji. To niemożliwe. W objawieniu świętego Jana w 3 rozdziale, w 5 i w 21 wersecie czytamy takie słowa. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. I 21 werset. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. W Biblii właśnie czytamy o takich zwycięzcach. Czytamy właśnie o bohaterach wiary w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Czytamy tam m.in. o Ablu, o Henochu, o Noem, o Izaaku, Jakubie, Józefie czy Mojżeszu. Tam najczęściej powtarzanymi słowami, stwierdzeniem w kontekście tych osób są słowa przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. Jak dzisiaj zwyciężyć? No, wydaje się, że nie ma innej możliwości. Że nie ma innej możliwości, jak właśnie przez wiarę. Przez żywą i gorącą wiarę, która powinna towarzyszyć w naszym chrześcijańskim codziennym życiu. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w 44 wersecie odnajdujemy podobieństwo o ukrytym skarbie, o skarbie, dla którego człowiek sprzedaje wszystko, co ma, bo chce go nabyć, bo ten skarb jest dla niego tak bardzo cenny. Co dzisiaj dla wielu ludzi jest takim skarbem, czymś cennym, czymś wartościowym, czymś ważnym w życiu? No jedni mogą powiedzieć założenie rodziny, dzieci, inni powiedzą dobra praca, dobrze płatna, satysfakcja w życiu z tego, co robię. Inni powiedzą ukończyć dobrą szkołę. Jeszcze inni powiedzą mieć zdrowie. To są wszystko rzeczy
Ważne, bardzo ważne, ale musimy mieć tą świadomość, że w pewnym momencie w naszym życiu one się skończą. I co dalej? I co dalej? W Psalmie 90, w wersecie 10 czytamy: życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie, lat 80, a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. Jakże mądre i sumujące życie człowieka słowa. 12 werset tego psalmu 90. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Kolejne życiowe słowa. Liczenie dni. Jak dużo nam tych dni jeszcze zostało? Życie nasze w każdej chwili może się skończyć, zakończyć. Nie można zatrzymać czasu. Nie można dodać coś do naszych dni. Nie można sobie kupić, dokupić 100, 200, 300 czy 1000 lat. Nie można tego zrobić. Wielu by mogło sobie dokupić. Wielu by mogło właśnie to zrobić. Ale jest to niemożliwe. Ale przede wszystkim nie da się kupić życia wiecznego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy posiedli to mądre serce, o którym czytałem. Abyśmy potrafili oddzielić to, co jest wieczne, od tego, co zwyczajne i pospolite. Czy Ewangelia, czy zbawienie, czy Jezus Chrystus są dzisiaj dla mnie najważniejsze? Czy to widać? Czy inni, patrząc na mnie, na moje życie, mogą stwierdzić, że mam ten skarb, wspaniały skarb? Czy to widać? Czy może kiedyś tak było, a to gdzieś tam minęło? Bo można nazywać się chrześcijaninem, można nazywać się adwentystą dnia siódmego, ale niestety nie być bogatym duchowo i to życie duchowe może marnie wyglądać, albo tego życia duchowego może nawet nie być wcale. Może zostać tylko taka nazwa, sama nazwa i sam szyld. A zatem jak być zwycięzcą? No na pewno bardzo dobrze takiego zwycięzcę jest znać, obserwować go, jak on walczył i jak on zwyciężył. I my mamy właśnie taki przykład, doskonały przykład Jezusa Chrystusa i nawet mamy obiecaną pomoc od tego zwycięzcy. No można powiedzieć, czego chcieć więcej. Jednak gdy patrzymy na życie Jezusa Chrystusa, widzimy, jak trudna była to walka, jak był to ciężki i wielki bój o życie każdego z nas, o życie ułomnych, śmiertelnych istot i grzesznych ludzi. Jak wielki był to bój i jak trudne było to zwycięstwo. I tak widząc Pana Jezusa Chrystusa 2000 lat temu, bitego, umęczonego, ukrzyżowanego, mało kto wtedy widział w nim zwycięzcę. No nie tak sobie niektórzy wyobrażali plan zbawienia, nie tak sobie wyobrażali wodza, za którym chcieli się opowiedzieć. Nawet najbliższe osoby, otoczenie Jezusa Chrystusa, przeżywali oni ciężkie chwile, ciężkie doświadczenie, a nawet załamanie, myśląc, że Pan Jezus przegrał. I trzeba było dopiero trochę czasu, żeby Pan Jezus pokazał, że to nie było prawdą, bo On zmartwychwstał. On zwyciężył. Podobnie może się dzisiaj wydawać niektórym osobom, gdy patrzą na ten świat i to, co się na nim dzieje, że Bóg przegrywa. Jednak ludzie wierzący wiedzą, że jak było 2000 lat temu, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć, tak teraz znowu przyjdzie jako zwycięzca, przyjdzie jako Pan Panów i Król Królów. Przyjdzie powtórnie. Żyjemy w dziwnym czasie, w trudnym czasie,
Uczestniczymy w wielkim boju. Żyjemy w czasie, gdzie granice pomiędzy prawdą a fałszem gdzieś są zacierane. Gdzie granice pomiędzy pobożnością a taką duchową nijakością są może za rzadko określane. Gdzie chrześcijańskie standardy niestety, ale są zaniżane. Gdzie nasz wzrok duchowy ulega przytępieniu i wymaga takiej szybkiej naprawy, abyśmy czegoś najważniejszego w naszym życiu nie stracili. Abyśmy nie przegrali tej walki o życie wieczne. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 17 i 18 wersecie czytamy takie słowa. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Czy werset z 3 rozdziału listu do Hebrajczyków? Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa nie miało na celu osądzenie ludzi, osądzenie człowieka, ale miało na celu zbawienie ludzi. Miało na celu pokazanie wspaniałego charakteru Bożego w Jezusie Chrystusie. I to wszystko zostało zrealizowane. To wszystko zostało zrobione. To wszystko się doskonale udało. Dzisiaj zarówno my, jak i jeszcze inni ludzie żyjemy w czasie łaski i zbawienie może być udziałem każdego. Tych, których lubimy i tych, za którymi nie przepadamy. Nie wiemy, jak ten czas łaski jeszcze długo potrwa. Jedno jest pewne, że życie każdego z nas może w każdej chwili się skończyć i ten czas łaski wraz z końcem naszego życia. Dlatego nie naszą rolą jest osądzanie ludzi, osądzanie świata. Naszą rolą jest głoszenie Ewangelii, głoszenie Jezusa Chrystusa, który jest drogą i prawdą i życiem, który jest tą światłością świata. To jest nasza rola jako Kościoła. W Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale od 1 wersetu do 16 odnajdujemy podobieństwo o robotnikach winnicy. Przeczytam te wersety teraz. 20 rozdział Ewangelii Mateusza od 1 po 16 werset. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na 1 denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny 3, ujrzał innych, stojących na rynku bezczynnie, więc rzekł do nich: idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to: nikt nas nie najął. Mówi do nich: idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni tylko 1 godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on rzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz, co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, że ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
Nie trudno zauważyć, że ludzie, że robotnicy z tego podobieństwa mieli problem. Oni mieli swoją wizję zapłaty, oni mieli swoją wizję sprawiedliwości. Wizja gospodarza nie była ich wizją. Czy to niebezpieczeństwo również dzisiaj nie zagraża nam? Niektórzy, gdy na nich patrzymy, no nie wyglądają jak zwycięzcy, nie zachowują się jak zwycięzcy, ale to jeszcze ich nie przekreśla. Być może to jest tylko nasze widzenie. Być może tu i teraz, ale nie znamy ich przyszłości. To może być tylko nasza ludzka ocena. Był pewien człowiek, który miał na imię Jan. Jan był od młodości w kościele, jeszcze jako dziecko, był przyprowadzany do kościoła, do zboru. Miał 50 lat skończone i długi okres działalności w zborze, był wielokrotnym starszym zboru. Nauczał ludzi o Bogu, o Słowie Bożym. Miał poukładane życie rodzinne, żonę, dzieci, ładny dom, dobrą pracę. Jan był bardzo dumny ze swojego życia, bo on miał zasady. Zasady, których się bardzo trzymał. W pewnym momencie zaczął przychodzić do tego kościoła, do tego zboru mężczyzna z bogatą przeszłością, z bardzo bogatą przeszłością. Bronisław, bo tak miał na imię i on również miał swoje zasady. Całe lata przesiadywał w więzieniu i mówił tam o niesprawiedliwości, jaka go spotyka. Na wolności z kolegami, gdy był w barze, również miał zasady. Nie odchodzić, gdy alkohol był na stole. Gdy przychodził do domu, żona mówiła: Broniu, Bronisław, zmień życie. Można żyć inaczej. Wtedy po tych słowach w domu było ciężko, bardzo ciężko. Bo on miał swoje zasady w życiu, zasady, które wyniósł ze swojego domu, zasady, które miał ojciec, jego dziad i jego koledzy. Te zasady u nich wszystkich obowiązywały w ich domach. W pewnym momencie zmarła żona. Koledzy również odeszli, zmarli, nie wytrzymując tempa życia, jakie narzucił Bronisław. W pewnym momencie został sam. I tak zaczęły do niego docierać słowa żony, która mówiła: zmień coś, można żyć inaczej, proszę Boga, żeby ci w tym pomógł. I tak pewnego razu w swoim wielkim mieście, przechodząc, postanowił wstąpić do pewnego kościoła i tam usiadł, zaczął słuchać pewnych rzeczy dla niego bardzo dziwnych, że można zmienić życie, że jest ktoś, kto w tym wszystkim pomaga, a kogo nie widać. Był bardzo zaskoczony tym, co właśnie słyszał. Ale gdy tak wszedł kilka razy do tego zboru, tam zaczęto go wypytywać, kto on jest, dlaczego się tutaj wziął, skąd przyszedł. I zaczął mówić o swoich zasadach. Więc gdy usłyszano o tych jego zasadach, bardzo się dziwili. Odchodzili ludzie na bok i mówili coś między sobą. Mówili do siebie, skąd on jest, skąd on się tutaj wziął, skąd on przyszedł. Niedomyty, poszarpany, włosy w cztery świata strony i do tego ze swoimi dziwnymi zasadami. Skąd on się tutaj wziął w naszym kościele, w naszym zborze? Wśród tych ludzi zaskoczonych był również Jan, wieloletni starszy zboru. On również był zaskoczony tą całą sytuacją. Bronisław czuł, że coś jest nie tak, że chyba tutaj nie jest dobrze odbierany, ale pomimo tego postanowił pozostać na tym miejscu dłużej. Pomimo wszystko pozostał na tym miejscu. Jak jest dzisiaj z nami? Czy my wiemy,
Pamiętamy, że zbawienie jest darem Bożym, darmo z łaski, że zbawienie jest darem Bożym dla nas, ale również dla innych ludzi. Czy wizja gospodarza z tego podobieństwa jest również naszą wizją? Czy my dobrze znamy gospodarza? Warto się nad tym zastanowić, bo przecież Pan Bóg powie kiedyś: witaj Abrahamie, witaj wierny Jobie. Ale również ten sam Pan Bóg powie: witaj Mario Magdaleno, witaj nierządnico Rahab, witaj łotrze, który byłeś na krzyżu. Może właśnie powie: witaj Bronisławie. Dobrze, że jesteście tutaj wszyscy ze mną. Czekałem na was. Czy i my na wszystkie takie osoby czekamy w naszym kościele, w naszych zborach? W oczach Bożych oni wszyscy są zwycięzcami i oby w naszych oczach również takimi byli. Obyśmy nie byli takim drugim synem z podobieństwa o synu marnotrawnym, który ma pretensje, gdy ojciec przyjmuje syna marnotrawnego, który wraca. Taka postawa jest problemem i choćbyśmy nawet przez chwilę tak myśleli, oddalmy od siebie to myślenie, bo to nie jest dobre myślenie, to nie jest myślenie naszego Ojca, naszego Boga. Nie wiem, jak było w waszym życiu, ale ja w moim życiu miałem takich kilka zwycięstw i tutaj bardziej myślę o zwycięstwie sportowym. Najwięcej zwycięstw miałem bodajże w tenisa stołowego, ale takie jedno zwycięstwo utkwiło mi bardzo w pamięci. Jako taki młody chłopak, miałem 12-13 lat, byłem taki w sumie jeszcze niewielki, pojechałem na takie moje pierwsze ważne zawody. To była taka wielka świetlica, ponad 60 osób bodajże brało udział w tych zawodach. Było dużo stołów. To był taki czas, że wszyscy dobrze grali w ping-ponga, w tenisa stołowego. Tak to wyglądało. Gdy pojechałem na te zawody, okazało się, że byłem najmłodszy i najmniejszy. Nie myślałem, że wcale jakieś zajmę dobre miejsce, chociaż przez ostatnie tygodnie i miesiące robiłem spore postępy. Jednak gdy zacząłem grać, okazało się, że dobrze mi idzie. I tak przechodziłem dalej i dalej i dalej i w końcu dotarłem do finału. I tak podchodzili ludzie, żeby oglądać ten mecz finałowy i tak się dziwili. Dziwili się. I ten mecz finałowy również udało mi się wygrać, choć była to wygrana minimalna o włos. I tak oni wszyscy później podchodzili i dziwili się i mówili: gdzie się nauczyłeś tak grać? Kiedy nauczyłeś się tak grać? Kto cię nauczył tak grać? I gdy przypominam sobie tamte czasy, tamte lata, no rzadko kiedy mogłem grać na dużym stole, tyle było chętnych. W przerwie lekcji rozkładaliśmy na stolikach takie piórniki i tam często odbijałem piłeczkę. Gdy przychodziłem do domu po lekcjach, również odbijałem piłeczkę. O ściany, o sufit, o drzwi. Tam ciągle również odbijałem piłeczkę. Jak nie miałem rakietki, wtedy jeszcze swojej, to brałem od mojej mamy taką deskę do krojenia mięsa, za co była czasem trochę wściekła. I tak godzinami tłukłem się w tym domu, sprawdzając wytrzymałość moich rodziców. Kiedy nauczyłeś się tak grać? Gdzie nauczyłeś się tak grać? Kto cię nauczył tak grać? Teraz, gdy o tym myślę, wiem, że ta wygrana nie była przypadkowa. Ona była naturalną konsekwencją tego, co robiłem wcześniej. Częstego odbijania piłeczki. Dlatego, kiedy myślę o zwycięstwie w życiu chrześcijańskim, wiem, że to zwycięstwo również nie weźmie się znikąd. To zwycięstwo nie będzie przypadkowe. To zwycięstwo nie będzie tak przy okazji. To jest niemożliwe. Ono samo nie przyjdzie bez mojego udziału,
Ono samo nie przyjdzie bez waszego udziału. Nie łudźmy się, że tak będzie. Jeżeli nam na tym zwycięstwie naprawdę nie zależy, to zwycięstwo może przejść obok. Jeżeli w naszym życiu Bóg nie będzie na tym pierwszym, centralnym i najważniejszym miejscu, to gdy przyjdą trudne doświadczenia, możemy odpaść. I znowu stosując terminologię sportową, gdy przyjdą ważne zawody, możemy przegrać. W świadectwach dla kaznodziejów i pracowników znalazłem takie ciekawe słowa w tym kontekście. Jedynie ci, którzy żyją zgodnie z otrzymanym światłem, otrzymają więcej światła. Jeśli nie czynimy codziennie postępów w wyżywaniu chrześcijańskich cnót, to nie rozpoznamy objawienia Ducha Świętego w późnym deszczu. Będzie on padał na serca wokół, ale my nie dostrzeżemy go ani nie przyjmiemy. Dobrą wiadomością dla nas jest to i dla innych ludzi, że czas łaski trwa. Dziś jeszcze coś można zmienić, naprawić, można poprawić, zacieśnić relacje z Bogiem albo je w ogóle zacząć. Dzisiaj Bóg mnie i ciebie, siostro, bracie, wzywa, abyśmy się zapatrzyli na Jezusa Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. To zwycięstwo obiecał nam Bóg, ale to zwycięstwo właśnie mamy w Nim, w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Jedynie w Nim możemy być zwycięzcami, tak jak On walczył i zwyciężył. Życzę wam wszystkim, aby to zwycięstwo było naszym udziałem na tej ziemi. Amen.